temat willi nie będziemy rozwozić się zbyt długo. Natrafiliśmy na nią przez zupełny przypadek. Przemierzając drogę z jednego projektu na drugi między Warszawą a Otwockiem, spostrzegliśmy w oddali malowniczy obiekt. Była to U-Willa, która przyciągała swoją architekturą i kolorami z oddali. Przyrzekliśmy sobie, że za wszelką cenę odwiedzimy to miejsce. Skoro zrobiło na nas takie wrażenia z zewnątrz i to ze sporej odległości, byliśmy ciekawi, co willa kryje w środku. A żeby podsycić emocje i podnieść wrażenia, udaliśmy się tam w nocy. Chcieliśmy poznać historię tego miejsca, bo wydawało się nam ono bardzo intrygujące. Nie tylko suche fakty, ale namacalną historię przedmiotów, pozostałości, murów budynku. To, co mogło wydarzyć się w środku i to, o czym ta willa mogła nam sama opowiedzieć. Poprzez to, jak doświadczyła upływ czasu. To, co ludzie mieszkający tam po sobie pozostawili. Reszcie dowiecie się, oglądając materiał, na który serdecznie zapraszamy. Kolejny projekt, kolejna przygoda. Jesteśmy w jednej z opuszczonych willi, która według nas skrywa pewne tajemnice. Mówię trochę szeptem, ponieważ chcemy zachować pewną ciszę, pozostać w tym budynku delikatnie niezauważonymi, żeby też to miejsce pozostało w pewnej tajemnicy, w której nie chcemy, żeby było jasne, gdzie jesteśmy do końca. Opowiemy krótką historię tego miejsca i dlaczego tutaj przyszliśmy, ale będziemy też chcieli wam pokazać kilka smaczników związanych z tym miejscem i o co chodzi tutaj w ogóle z tym budynkiem, z tą willą, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego chcemy odkryć pewne tajemnice, które nas zaciekawiły na temat tego budynku. Więc pójdziemy teraz na górę, na pierwsze piętro, może uda nam się wejść na sam szczyt i będziemy wam przedstawiać pomniejsze ciekawostki związane z tym obiektem. Próbujemy wejść na górę tej pięknie zdobionej willi. Schody mogą okazać się troszeczkę zdradzieckie, dlatego uważamy, jesteśmy ostrożni, przynajmniej staramy się być. Dlaczego nie chcemy zdradzać za dużo informacji, będąc tutaj w środku? Ano dlatego, że szanujemy też te zasady wszelkie urbexu. Nie chcemy zdradzać lokalizacji danego miejsca, chociaż i tak pewnie nie trudno byłoby się zorientować, co to za miejsce, nawet po jego wnętrzu. Ale chcieliśmy tutaj przyjechać, chcieliśmy sprawdzić to miejsce, bo jest naprawdę piękne, malownicze. I no, kryje w sobie kilka interesujących smaczków. Mam nadzieję, że będzie tutaj cokolwiek widać na mojej kamerze. Strasznie tutaj jest niebezpiecznie. Troszeczkę boję się tutaj wchodzić. Jesteśmy naprawdę ostrożni w tym budynku. I jest, powiem wam, jak na tę porę roku, dosyć duszno. Spróbuję przejść, złapię się tutaj ręką.
Jest ci Radek ze mną. Naprawdę staram się zachowywać ostrożnie. Bo budynek już swoje przeszedł. Tutaj jest wyjście na balkon. Troszkę się przestraszyłem, nie powiem. Właśnie poruszyły się obok nas drzwi, ale przewiał też mocny wiatr, więc to zapewne przeciąg. Ale Radek ma ze sobą detektor. Ostrożnie. Uważę pod nogi. Więc uważamy na każdym kroku. Tutaj zobaczcie sami, jak jest świetnie zamaskowane okno już bluszczem, który otacza no, połowę budynku, ale budynek jest mega zrujnowany. Tu jest dziura w suficie. Widać. Bardzo dużo dziur w podłodze. Budynek swoje przeszedł. Nie ma co ukrywać. W środku jest totalnie zdewastowany. Co widać na załączonym obrazku. I dlatego też chcemy pozostawić to miejsce. Znaczy z naszej strony nie chcemy podawać jego lokalizacji, żeby też mieć czyste sumienie. Teraz i też tutaj sami spójrzcie na górę nawet. To jest na drugim piętrze jest dziura, która jest na sam dół. Tak to wygląda. Więc no lepiej tu nie wchodzić. Budynek jest piękny, ale też bardzo niebezpieczny. Skrzypiące drzwi. To są nasze klimaty. Tu jakaś ściana wyłożona słomą albo czymś podobnym. Ambulans. Na pewno słyszycie też te odgłosy muzyki. Być może mikrofon ściąga. No to jest właśnie niestety albo istety urok naszej pracy, albo i hobby, że niektórzy się po prostu bawią gdzieś obok. Mają jakieś wesele, oczywiście my też mamy, nie mówimy, że nie. A my po prostu wybraliśmy sobie taką pasję i odwiedzamy takie opuszczone miejsca z nutką tajemnicy w nocy. Radek poszedł na górę sprawdzić, czy da się tam wejść jeszcze wyżej. A ja się tutaj chwilkę zatrzymałem, bo zauważyłem bardzo klimatyczny kredens. Na szczęście to pogotowie nie do nas. Zobaczcie tutaj sami. To jest ta dziura. Tu jest piwnica. Znaczy strych. Co ja mówię, nie piwnica. Jakiś taki mniejszy. To jest dziura. Wszystko zdewastowane, wszystko spalone, wszystko zrujnowane. Więc lepiej tutaj się... Lepiej tutaj nie wchodzić po prostu. Bez powodu. Piotrek jest na dole. Staramy się wejść jeszcze wyżej. Jakby wkomponowane w ścianę, która jest tuż pod futryną okna. Staram się zasłaniać jak najbardziej światło, żeby tutaj nie wzbudzać żadnego zainteresowania. Widzę świeczkę, jakieś papiery i to pomieszczenie troszeczkę mi kojarzy się z jakąś mini kapliczką w środku tej winni. Nie wiem i też nie doczytałem żadnej informacji, jakoby właściciele mieli tworzyć tą winnę na potrzeby jakichkolwiek katolickich
budynków. Willa jest naprawdę klimatyczna. Spróbuję wejść na górę. Ostrożnie. Być może jest tam radę. Tak, słyszę, to jest tam. Naprawdę, musimy zachowywać się troszeczkę cicho. Troszeczkę musimy tutaj zachować takiej powściągliwości, ale to też wynika z klimatu tego miejsca. Jest naprawdę klimatycznie. Też to miejsce powoduje, że chce się być cicho. Jakby nie chce się uzewnętrzniać z tymi emocjami, z tym, że się jest tu w tym budynku. Coś niesamowitego jeszcze w nocy. Dlatego chcieliśmy wyruszyć, rozpocząć taką serię takich parę urbexów właśnie nocą. Mam nadzieję, że jak na razie wam się to podoba. Czekamy na Piotrka. Budynek został zbudowany przez miliardera na ówczesne czasy. Dlatego też wygląda jak wygląda. Masz to. Co tam spadło? Spadła mi kofalówka, to wniosę później. Ale korzystając z okazji, może trochę o samym budynku. To, co wiemy na temat samej willi, to co możemy zdradzić i chcemy zdradzić, a więcej na pewno gdzieś tam doczytacie, jeżeli naprawdę będziecie mnie zainteresowani. Chociaż też odpiem, że już o niej nie słyszeliście. Mówi się potocznie, że willa należała do, na początku do pana Stanisława. Potem, że mówiono też, że zbudował ją pewien Włoch, artysta dla swojej żony. Te wszystkie informacje gdzieś tam się przewijają, ale nie są do końca prawdziwe. Prawda jest taka, że nawet właściciel, od którego nazwiska pochodzi nazwa tej firmy, nie jest jej twórcą. Stąd też pojawiła się nazwa w internecie Willa Skrzypków, czy coś takiego, też dokładnie się nie zagłębiliśmy. No potem została oczywiście odkupiona i odkupił ją milioner, który wynalazł pewien, który produkował pewien lek, bardzo znany, nazwy też nie będziemy podawać. No i od 2014 roku willa jest wpisana do rejestru zabytków. Też zejdziemy na dół, będziemy chcieli odnaleźć piwnicę być może i sprawdzić, czy uda nam się znaleźć jakieś stare dokumenty, czasopisma. Tutaj akurat jest butelka Hoya Silver, ale to jest dosyć aktualne. Aktualna marka. Więc schodzimy na dół. Tak, fajnie było tutaj pobyć, co prawie co nie, na tej baszcie. No, chciałoby się mieć taką basztę na własność, żeby sobie móc wieczorami wyjść. Nawet tutaj teleskop namontować, patrzeć w niebo. Dokładnie. Można wyjść jeszcze wyżej. Co też swoją drogą, te schodki bez żadnego ogrodzenia. Ktoś tutaj wychodził, żeby tylko postać. I tak, no, było to interesujące. Fajnie by było znowu, tak jak zawsze o tym wspominam, że cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak ta willa wyglądała w latach swojej świetności. Zgadza się. Gdzie tu było, jakie pokoje. Jak to wyglądało, jak sobie tu ludzie urzędowali, że tak powiem. Też warto podkreślić, że my bardzo byśmy chcieli, żeby takie miejsca były rewitalizowane i nie chcemy szkodzić tym miejscom. My je odwiedzamy, bo po prostu to jest nasz klimat. Lubimy takie tajemnicze budynki ukryte pewną historią, ale nie chcemy im szkodzić w żaden sposób. Tak. Po prostu wchodzimy. Zostawiamy tylko ślady, zabieramy tylko zdjęcia, nie niszczymy, nie demolujemy. No też nic nie rozwalamy, tak? Jeżeli willa była zamknięta, no to byśmy usilnie nie starali się do niej wejść. Po prostu no, stwierdzilibyśmy, że no szkoda bardzo,
ale też mimo wszystko, że szkoda, nie robimy żadnej demolki, tak? Dokładnie. Akurat ta była otwarta i... Byliśmy jej bardzo ciekawi. No i nie ukrywam, że taka forma też nam się spodobała. Mamy nadzieję, że wam też idziemy na to. Ja zejdę może pierwszy. No tutaj troszeczkę będzie zabawy. Jak gdzieś napotkasz moją... O, jak widzicie, zejście jest na tyle niebezpieczne. Ale też pytanie, czemu takie małe? Tu co prawda jest wąsko na tej baszcie. O, jest krótkofalówka. Powiem wam, że jeszcze ta poręcza taka niechlujna. Tak, uważaj na nią. Która się rusza. No nie ciekawie tu się schodzi. Jeszcze gorzej, jeżeli by się... Dobra. Na 3 metry 82. Trochę trzeba jeszcze zmierzać. Zobaczcie, jak te schody wyglądają, a Piotrek po nich teraz aktualnie schodzi. Tu już jest luźniej. Tak. Kolejne okno. W ogóle willa sama w sobie wydaje się mała. Tutaj jest ta baszta, tu jest kilka pokoi, ale nie odczułem wrażenia, żeby ona była jakaś duża. To prawda. Masz. Dzięki. No bo to też takie przeświadczenie panuje na temat tej willi, że jest to taki niespełniony albo i spełniony sen milionera, takiego liliputka. O, zobaczcie, tutaj jest. Tak, to też była dobra wzmianka w sieci, że willa ozdobiona jest wieloma takimi rzeźbami, czy płaskorzeźbami na ścianach. Też widzieliśmy, wchodząc od frontu, że były przy drzwiach miejsca i są nadal na rzeźby jakieś takie kolumnowe, które stały na fasadach, na kolumnach budynku, na froncie. Więc to się wszystko gdzieś tam jeszcze zachowało, ale już niestety w dosyć opłakanym stanie. Tutaj jakiś przedsionek był, ale no tutaj na pewno nie jest piwnica. Spróbujmy znaleźć jeszcze piwnicę. No i zobaczcie, i ta willa tak naprawdę już się skończyła. Tak. Jak sami widzicie, ona się już skończyła. Jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Tak, ale tam... Jakieś szafki wbudowane w ścianę. W podobnym stylu jak ten kredens na górze. Ale nic jakby... A musi być piwnica, ponieważ jest... winda. Winda jest towarowa. Tak. Więc musi być dół. Winda, jak widać, prowadzi w dół. Są tam jakieś worki nieczystości. No jest to naprawdę klimatyczne. Od razu się przychodzi na myśl horror, sierocinie, coś w stylu. Co prawda nie jesteśmy tutaj, bo słyszeliśmy jakieś pogłoski o nawiedzeniu tego miejsca. W żadnym wypadku. Po prostu jest to właśnie nowa seria, którą chcieliśmy rozpocząć. Zobaczcie, to jest jakiś... Tutaj może nawet coś było. Widać taki otwór. Tak. Jakby coś tu miało być akurat w tym miejscu. To kominek najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej, ale też widać jakiś element mozaiki. Tak. To bardzo duże okna. Rzeźby. Ale nie wydaje nam się, że widzimy zejście do jakichkolwiek piwnic. No dobra, chyba wyjdziemy na zewnątrz, poszukamy. Zejście. To jest wyjście na zewnątrz. A tutaj nie ma przejścia do niczego. Jakieś porozrzucane stare ramki, od obrazu. Gazeta. Kto był w uchu Putina? Ten trochę wygląda jak wojewódzki. Przybrany za jakiegoś dyrektora. Dobrze, który mamy rocznik? 30 kwietnia 2018. Jest to dosyć świeże. Chodź, Piotr, poszukamy. Co on tu robi?
elementy mozaiki na podłodze, a my idziemy w poszukiwaniach piwnicy. Muszę poczekać na Piotrka. Nie chcę schodzić samemu. Nie dlatego, że mogłoby mi się coś stać, tylko dlatego, że nie chcę robić zbyt dużego hałasu, jeśli chodzi o... Tam dalej też są jakieś zabudowania drewniane. O, tutaj są te miejsca na kaposągi. Tutaj chyba musi być jakieś zejście, patrz, gdzieś? Świetne wrażenie. O, tu są schodki. Czyżby zejście do piwnicy było od zewnątrz budynku? Często tak się robi. To jakieś... palety. Ustawiamy palety. Właśnie ktoś tutaj jeszcze coś starał się zrobić. To są te schodki, patrz. Tu jest jakieś wejście od frontu. Tu mamy jakieś inne pomieszczenia. O. Tak, jakby niższą kondygnację. Prawdopodobnie ktoś też tutaj przebywa. Niepożądany. Być może nocuje. Albo imprezuje. O, tutaj była prawdopodobnie kuchnia i ten to jest właśnie ta piwnica. A tu nie wiem, czy jeszcze nie jest element łączenia tej windy. Tak. Być może. Tu są jakieś szafki. A, na szafkach widzimy... numery. Tylko są bokiem. Co tam jest? Dobre pytanie. To miało oznaczać to pomieszczenie, które jest ewidentnie podwyższone, ewentualnie były tu jakieś schody albo zamiar zbudowania schodów. Ostrożnie. Radek zarazłem to zobaczył. No to jest jakieś kraty, może jakieś pomieszczenie na węgiel. Tu widać było, no to jest wszystko drewniane, więc nie chcę tu wchodzić, bo jak sami widzicie, zrobiłem kroka i się noga mi zapadła. No trzeba uważać. Trzeba uważać. Więc wyjdziemy stąd. Ale mówię, najprawdopodobniej obstawiam, że to było jakieś pomieszczenie, żeby zasilić wszystkie ten tutaj kominek. To jest skrobaczka. Który tutaj był. Najprawdopodobniej, no tutaj najprawdopodobniej obstawiam, że była kubki. Że była kuchnia. Dobrze, że mamy rękawiczki teraz. Żadne dotykanie różnych przedmiotów nie jest nam straszne. Rękawiczki z militaria.pl. Bardzo dobre. O, i to jest pierwszy budynek, który jest zamknięty na kłódkę. Pierwsze pomieszczenie. Pierwsze pomieszczenie, tak. Wszystko z cegły. A tak, bo to też jest ciekawa kwestia, że niegdyś w tych latach budowano tutaj w tych okolicach z drewna budynki, a to prawdopodobnie był jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy budynek z cegły. Czy to jest pierwsze pomieszczenie zamknięte na kłódkę? No jak mówiliśmy przed chwilą, nie będziemy wchodzić i niszczyć tej kłódki. Tak, to co nie jest otwarte, to musi zostać zamknięte. Tak. Czy tu w lewo jeszcze coś jest? A no tu są schodki jakieś. Wiesz tu? Bardzo ciekawe. Zobaczymy sobie to ten panie, to są te. Ten korytarz. Klimatyczne przejście schodami. I okno. Sami zobaczcie, że to jest tak. Budowa miał naprawdę. To jest tak naprawdę, tu chyba był. Artystyczny. Tu chyba był Piotrek Taras. Jak mi się wydaje. Wejście na ogród, tak? Tak. A, to jest te wejście, gdzie my byliśmy. No zgadza się. No, a tu jest najprawdopodobniej właśnie... Tak. Wejście na ogród.
Tędy jest przejście jakieś? Nie wiem. Nie chcę tu świecić tędy. O, jak widzicie, albo nie widzicie, tu chyba była jakaś rzeźnia. Jakiś tutaj jest szlał. Widać było, że to jest jakieś pomieszczenie cegły. Jakieś gospodarcze. Tak, może pomieszczenie gospodarcze na jakieś. Chyba jakaś łazienka. To jest to pomieszczenie zamknięte. Widać, że to są cegły. Ale dostrzegasz jakieś drogocenne rzeczy? Pozostałości? Nie. Chyba puste pomieszczenie. Puste pomieszczenie, tylko po prostu... Tak, tu się kończy. Tak, wydaje mi się, że to po prostu było takie pomieszczenie, które ktoś sobie zagospodarował, kto to remontował swojego czasu. No dobrze, chyba. W każdym razie willa od 2014 roku, mimo że jest wpisana do rejestru zabytków, popada w coraz większą ruinę, niestety. Bardzo nad tym ubolewamy, bo chcielibyśmy, żeby takie miejsca z drugiej strony były remontowane i żeby ludzie dawali im drugie życie. Wiecie, my wracamy, to ja jeszcze pozwolę sobie. To byłoby naprawdę ciekawe. To wygląda pięknie. Dobra. I wracamy tą samą drogą, którą tutaj. Przeszliśmy. Ten chyba, ten ogród. A, to nie jest ta droga. Nie, musimy ogród. No. No, willa prezentuje się naprawdę. Sami zobaczcie. Za dnia jest jeszcze piękniejsza. Możemy sobie pozwolić na chwilę. Być może kiedyś będzie nam dane jeszcze przyjechać tutaj za dnia i po prostu ponapawać się pięknem tego budynku o blasku słońca. Strasznie lubimy takie klimaty. Wszystko zarośnięte, jest tutaj schodki. O, to jest ten te pomieszczenie. Które ja bym przygrać sobie. Może bez latarki, co? Tak delikatnie, żebym wiedział, gdzie to. Za nami piękna, malownicza willa. Zawsze chcieliśmy dowiedzieć się, jakie historie kryją się za tymi budynkami lata wstecz. Jak to kiedyś tutaj przebiegało, jacy ludzie tutaj się przewijali. Możemy jedynie przyjść tutaj w nocy lub za dnia i sprawdzać takie budynki opuszczone z pewną nutą tajemniczości i wyobrażać sobie, jak to kiedyś było. Ale my się tym ekscytujemy i to jest nasza pasja. Więc mamy nadzieję, że taka seria, nowa seria Na Tropie Tajemnic wam się spodoba. Dajcie swoje sugestie związane z tymi odcinkami. Być może są trochę chaotyczne, ale my będziemy jeszcze lepsi w tych nowych seriach, w nowych odcinkach. I mamy nadzieję, że mamy wasze poparcie. Do zobaczenia.